No właśnie, co zrobić, jak zgubimy przyrząd? No oczywiście metod jest kilka. Najlepiej użyć sprawdzonej metody, czyli zjazdu na półwyblince. Jak tego dokonać? Przygotowujemy sobie HMS-y. Jeden do łącznika, drugi do taśmy od spodu. Czyli analogicznie tak jak przy zjeździe w wysokim przyrządzie. Aczkolwiek tu będzie mała zamiana. My przyrząd, czyli tą naszą półwyblinkę, damy pod spodem, a blokera do góry. Biorę sobie repik i wiążę blokera. Oczywiście bezwarunkowo sprawdzam, czy będzie mi działał. Ląża jest luźna, to teraz mogę wiązać półwyblinkę. Dopinam ją do karabinka, zakręcam go. I na co muszę zwrócić uwagę? Aby lina blokująca była przeciwnie niż zamek naszego karabinka, ponieważ podczas zjazdu jest taka szansa, że gdybyśmy mieli to po tej samej stronie, nakrętka by mi się odkręciła. Dodatkowo zauważcie, że półwyblinka działa w ten sposób, że blok, czyli zwiększone tarcie, jest równolegle do liny, na której wiszę. Także dużo wygodniej jest złapać ją pod chwytem. Łokieć mogę sobie oprzeć na biodrze, żeby ręka mi aż tak się nie zmęczyła. No i teraz warto by było wybrać tej liny, aby zluzować sobie lążę. Odkręcam ją, dopinam. W zasadzie nie ma to większego znaczenia, ale najwygodniej jest do karabinka od blokera i trzymając blokera luźnego, zsuwając go małym palcem, zjeżdżam na dół.